Drogie panie, ponieważ prosiłyście mnie o to, abym dał wam kilka wskazówek na temat, jak rozmawiać z facetem, żeby go sobą oczarować, to najważniejsza, jedna z najważniejszych wskazówek, jaką chcę wam przekazać, to facet jest to stworzenie, które rozkwita pod wpływem komplementów bardziej nawet niż kobieta. Kobieta też potrafi rozkwitnąć pod wpływem komplementów. Natomiast kobieta pokazuje to po sobie, jak kwitnie, a facet udaje, że nie kwitnie, ale nabiera słodyczy. On dojrzewa, głęboko dojrzewa. I dlatego, drogie panie, przede wszystkim facet ma być jadalny, ma być słodki. I dlatego facetowi należy słodzić. Komplement u faceta polega na słodzeniu mu. Czyli jeżeli facet coś mówi, to kobieta nie tłumaczy mu, że ględzi głupoty, nie tłumaczy mu, że nie ma zielonego pojęcia, tylko się zachwyca: Boże, jak ty wszystko wiesz, jak ty wszystko rozumiesz, jak ty na każdy temat potrafisz powiedzieć coś mądrego. Boże, jakie to jest ciekawe. Wystarczy się nauczyć kilku takich zwrotów. Jakie to ciekawe, to nieprawdopodobne. W życiu o tym nie słyszałam. Boże, jaki ty jesteś inteligentny. Nie spotkałam kogoś, kto tak ciekawie mówi. W życiu mi tak cudownie nie mijał czas jak z tobą. Kilka takich, nauczyć się na pamięć kilku takich zwrotów i w odpowiednim momencie, niezależnie od tego, co facet ględzi, to mu to serwować. Dobrze jest jeszcze dodać słowo naprawdę. To jest też takie, że to jest takie zabójcze wprost dla rozumu faceta, jak mu się powie, naprawdę nie spotkałam jeszcze takiego, tak inteligentnego faceta. I teraz uwaga, drogi panie, czemu to tak działa? Facet od tysięcy lat żyje pod wpływem potrzeby posiadania racji. I jeżeli, droga, białogłowo, powiesz do faceta: masz rację, to już w 47% zdobyłaś jego serce. Jeżeli powiesz: nie, nieprawda, ja słyszałam lub czytałam w Wikipedii, coś innego zaprzeczysz, kochana, to w tym momencie informuję cię: zmień orientację, zacznij zajmować się kobietami, nie facetami. Facet to jest ktoś, na kogo się patrzy z podziwem. W jakim celu, to już zależy od ciebie. Czy chcesz tylko, żeby cię kochał, czy również chcesz zawładnąć jego umysłem i jego portfelem. Jedno i drugie jest możliwe. Natomiast jeżeli ty chcesz zachowywać się jak chłop i mieć rację, to się nigdy ci nie uda. Dlatego pierwsza i najważniejsza zasada, jak postępować z facetem: zachwycać się nim, słodzić mu. No i oczywiście uśmiechać się do niego. Boże, jaki ty mądry jesteś.